tvpodkarpacie.pl. Zaczęła się tak zwana rzeź i to było ludobójstwo. To był największy zorganizowany, zaplanowany mord na polskiej ludności. To są fakty, na to są dowody. Nie o zemsty wołają ofiary, a o pamięć. Obecny rok jest rokiem szczególnym, ponieważ właśnie teraz w lipcu mija 70. rocznica apogeum zbrodni ukraińskich na Wołyniu, tak zwanej rzezi wołyńskiej. Cóż to był ten Wołyń? Wołyniem określano obszar województwa wołyńskiego, oczywiście w II Rzeczypospolitej. Województwo to było drugie pod względem obszaru, pod względem wielkości w ówczesnej Polsce. Mimo tego, że było tak duże, to jednak było bardzo słabo zaludnione. Tam przeważający procent mieszkańców stanowili Ukraińcy, których odsetek wynosił około 68%. Na drugim miejscu plasowali się Polacy, których ogólna liczba określana jest na około 350 tysięcy mieszkańców. Wołyń zamieszkiwali również Czesi, oczywiście Żydzi, no i Niemcy. Najbardziej aktywni wśród zamieszkujących teren Wołynia Polaków byli osadnicy wojskowi. Bo trzeba tutaj powiedzieć, że największym bogactwem Wołynia były czarnoziemie, to znaczy bardzo urodzajne gleby. I tamci osadnicy wojskowi, czyli weterani z wojny polsko-bolszewickiej roku 1920, otrzymywali działki i byli tam osiedlani. Oni stanowili tam bardzo aktywną grupę tych polskich osadników. I to właśnie na nich w pierwszej kolejności spadły represje po wkroczeniu na ten teren Armii Czerwonej po 17 września 1939 roku. To właśnie oni i ich rodziny zostali aresztowani, zostali wywiezieni na Syberię. Te wszystkie narodowości żyły ze sobą, można powiedzieć, w zgodzie, w zasadzie przez cały okres międzywojenny. No, zmieniło się to po wybuchu II wojny światowej. Położenie tej ludności we wrześniu 1939 roku było bardzo tragiczne, bo z jednej strony rozpoczęła się okupacja sowiecka, a z drugiej strony zaczął dochodzić do głosu ten nacjonalizm ukraiński. Ja tylko powiem, że w 1929 roku powstała organizacja ukraińskich nacjonalistów, która jako cel miała zdobycie czy uzyskanie niepodległego państwa ukraińskiego, z tym, że dążyła do tego wszelkimi środkami. Zachowały się takie, są znane dokumenty jak dekalog nacjonalisty, w którym jest wyraźnie powiedziane, że głównym celem jest zdobycie niepodległego państwa ukraińskiego i w zasadzie do tego celu powinno się dążyć, nie zważając na nic, wszelkimi środkami, włącznie z morderstwami, z grabieżami, z usuwaniem swoich, fizycznym usuwaniem swoich przeciwników. I tak też się stało na Wołyniu. Tu jeszcze trzeba dodać, że działacze organizacji ukraińskich nacjonalistów również walczyli z niepodległym państwem polskim, z II Rzeczpospolitą. No, oni organizowali napady na ambulanse pocztowe, napady na posterunki polskiej policji. To tylko przypomnę o jednym z głośnych zabójstw ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego. Zresztą, nawiasem mówiąc, za to zabójstwo późniejszy bohater tych nacjonalistów ukraińskich, przywódca
Stepan Bandera znalazł się w więzieniu, skazany na dożywotnie więzienie, ale to było przed wojną. Natomiast, tak jak powiedziałem, po 1939 roku Wołyń został zajęty przez Armię Czerwoną i tam już wtedy poczęły powstawać pod auspicjami OUN grupy zbrojne, których celem była walka właśnie z Armią Czerwoną. Sytuacja trochę się zmieniła po 21 czerwca 1941 roku, kiedy z kolei teren Wołynia został zajęty przez armię niemiecką. No i tu Ukraińcy stali się sojusznikami Niemiec, chociaż i nawet te zbrojne grupy, o których mówiłem, zyskały poparcie Niemców, którzy wykorzystywali członków tych grup do walki z cofającą się Armią Czerwoną. Jednak to poparcie wkrótce zostało cofnięte, no i ci członkowie tych grup bądź złożyli broń, bądź też z bronią udali się do domów. I właśnie oni w późniejszym czasie zasilili szeregi ukraińskiej powstańczej armii. Początki tej armii sięgają jesieni 1942 roku, kiedy w kierownictwie OUN zapadła decyzja właśnie o sceleniu tych wszystkich organizacji zbrojnych i powołaniu jednej organizacji, to znaczy ukraińskiej powstańczej armii. Do pierwszego mordu na Polakach doszło już w początkach lutego 1942 roku, ponieważ w tym czasie kierownictwo OUN wydało taką decyzję o usunięciu Polaków, zresztą nie tylko Polaków, przedstawicieli różnych tych, o których wspomniałem, mniejszości narodowych, to znaczy Niemców, Czechów, z terenów, które OUN uważa za tereny ukraińskie. No a że Polacy stanowili najbardziej liczną tą mniejszość etniczną, więc naturalnie to na Polaków Polacy najbardziej odczuli te działania OUN. No jak powiedziałem, w początkach lutego w miejscowości Parośle doszło do pierwszego takiego masowego mordu. Zginęło tam wtedy, jak oceniają historycy, od 140 do 180 Polaków, nie tylko mężczyzn, tylko były to kobiety, dzieci, niemowlęta, starcy. Chcę zwrócić uwagę, że w wypadku tych liczb zamordowanych Polaków na Wołyniu, zresztą nie tylko na Wołyniu, w całej Małopolsce Wschodniej, padają liczby około. Ktoś zapyta, dlaczego nie ma konkretnych ustalonych liczb. Nie można określić, ilu faktycznie Polaków zginęło, ponieważ do dziś nie odnaleziono miejsca pochówków tych osób. Stąd pada określenie około. Morderstwa na Polakach trwały w zasadzie przez cały 43 rok. Jednak nasiliły się one dopiero po czerwcu 43 roku, kiedy to dowództwo UPA na Wołyniu, między innymi Dmitro Kleczywski, pseudonim Kłym Sawur, wydało dyrektywę o fizycznej likwidacji Polaków. I wtedy dopiero zaczęła się tak zwana rzeź. Jej apogeum nastąpiło 11 lipca 1943 roku, kiedy to na Wołyniu zaatakowano przeszło 80 miejscowości, a ja tylko powiem, że w tym czasie była niedziela i ci nacjonaliści nawet nie uszanowali miejsc świętych, jakimi są kościoły. Mało tego, specjalnie ten mord urządzono w niedzielę, aby łatwiej było wymordować Polaków, bo wiadomo, że Polacy jako katolicy gromadzili się w swoich świątyniach na mszach. I takim symbolem tej krwawej niedzieli stał się Poryck, gdzie w kościele, wewnątrz kościoła wymordowano przeszło 100 osób, kolejne 100 osób zginęło już poza kościołem. W tych tygodniach, w tych dniach, które nastąpiły po 11 lipca 1943 roku, jak określają polscy badacze, wymordowano prawie 30 tysięcy Polaków. Więc to była skala mordów, była ogromna. Mówi się tylko właśnie, że Poryck był takim symbolem, lecz tych miejscowości, gdzie mordowano Polaków,
było dziesiątki. Tu można śmiało powiedzieć, że to był największy zorganizowany, zaplanowany mord na polskiej ludności, na tej grupie etnicznej, chyba w dziejach, bo oczywiście były na narodzie polskim popełniane zbrodnie przez Niemców, były na narodzie polskim popełniane zbrodnie przez Rosjan, jednak ta skala tych zbrodni na Wołyniu była ogromna. Ja tu tylko powiem, że mordowano niemowlęta, mordowano kobiety, zupełnie niewinnych ludzi. I ja tu może oszczędzę opisów i sposobów, w jaki ci ludzie byli mordowani przy pomocy siekier, wideł, bo to są rzeczy powszechnie znane, lecz i tu trzeba śmiało powiedzieć, że to było ludobójstwo. Moim zdaniem, i zresztą nie tylko moim, ludobójstwo, i nie można się bać tego słowa. I te mordy na Wołyniu trwały w zasadzie przez cały 43 rok. Jak oceniają polscy wybitni badacze tego tematu, Ewa i Władysław Siemaszkowie, którzy kilkanaście lat poświęcili na badanie tej tragicznej historii. Tam na Wołyniu zginęło od 40 do 70 tysięcy osób. Z tego przeszło 20 tysięcy chyba jest znanych z imienia i z nazwiska. Zresztą do dzisiaj tam są jeszcze mogiły nieodkryte. Te mogiły, te osoby tam leżą i nawet nie można zapalić tam świeczki, bo nie wiadomo, gdzie oni po prostu są. No. W tych zbrodniach uczestniczyli oprócz uzbrojonych członków UPA również mieszkańcy cywilni. No, jak się ogląda te relacje czy filmy, wspomnienia tych żyjących jeszcze do dzisiaj świadków, to często to byli sąsiedzi, najbliżsi sąsiedzi, którzy no, przemienili się po prostu w bezwzględnych bandytów. Polacy z Wołynia uciekali na zachód. Uciekali na zachód, dotarli również tu, na naszą ziemię sanocką. Ja tylko jeszcze przypomnę, że tą tragedię, to ludobójstwo na Wołyniu dotknęło też mieszkańców pobliskiej miejscowości Liszna. Bo tamci mieszkańcy na Wołyniu znaleźli się dlatego, że po 17 września 1939 roku San stał się granicą między Niemcami a Związkiem Sowieckim i Sowieci wysiedlili wszystkich mieszkańców, którzy mieszkali w pasie przygranicznym, który był szerokości 1,5 km i oczywiście Liszna też się w tym pasie znalazła, stąd kilkanaście rodzin z Lisznej znalazło się tam na Wołyniu. I 38 osób zostało tam zamordowanych już w maju 1943 roku w miejscowości Podczapki. Zresztą pomnik ku czci tych ofiar ukraińskich nacjonalistów stoi w Lisznej. To jest tablica z wszystkimi wymienionymi nazwiskami. Ziemia sanocka doświadczyła tych ukraińskich morderstw dopiero latem 1944 roku. Taki pierwszy masowy mord na ludności polskiej odbył się 6 sierpnia 1944 roku w niedalekim Baligrodzie. I znów, tak jak w Porycku, była to niedziela i znów Ukraińcy zaatakowali ludzi wychodzących z kościoła, z mszy świętej. Zresztą to może nie było regułą, ale bardzo często te obławy na Polaków odbywały się właśnie w niedzielę po niedzielnych mszach świętych. Tu na naszej ziemi sanockiej Baligród był pierwszy, ale w byłym województwie rzeszowskim tych miejscowości atakowanych przez UPA można liczyć, że to było dziesiątki miejscowości. Ja tylko powiem, że na terenie ówczesnego województwa rzeszowskiego tak się ocenia, że zostało zamordowanych około 3000 osób. I tak jak mówię, kobiety, dzieci, niemowlęta. Tu bym wymienił te miejscowości w pobliżu Sanoka, takie jak Bukowsko, takie jak Nowosielce, spalone w nocy z 29 na
30 grudnia 1945 roku i tam w Nowosielcach zabito 17 osób. Bardzo brutalny przebieg miał napad bojówek UPA na Borownicę. To jest miejscowość koło Ulucza, gdzie zamordowano około 70 osób i część osób byli to uchodźcy z Wołynia właśnie, którzy uciekali tam przed tymi pogromami, no nie przypuszczali, że tutaj w Borownicy znajdą śmierć. Tu trzeba też powiedzieć o Witryłowie, o Chłomczy, o Łodzinie, gdzie 10 września 1946 roku UPowcy napadli na te miejscowości i wymordowali w sumie 19 osób, w tym również na przykład 14-letnią dziewczynkę i 19-letnią Czesławę Solecką, młodą dziewczynę, która otrzymała 19 pchnięć bagnetem. Tu w 44 roku, od lata 44 roku w Bieszczadach, na terenie Sanocczyzny, Polacy tu zamieszkali, byli wystawieni, w zasadzie to byli łatwym łupem. Dlaczego? Dlatego, że front przeszedł już dalej na zachód. Tu jeszcze nie powstały jakieś milicje obywatelska, dopiero się tworzyła. Owszem, działały tu oddziały partyzanckie, które brały w obronę polską ludność. No ale tak jak mówię, no to wszystko było za mało. Z rąk UPA ginęli nie tylko Polacy. Ocenia się, że około 17 tysięcy Ukraińców za to, że pomagali Polakom, zostali po prostu przez nacjonalistów zamordowani. I mówiąc o tym, tu nie chodzi o to, żeby jątrzyć, tylko żeby w końcu ta prawda zwyciężyła, bo to jest bardzo bolesne, szczególnie dla tych osób, które straciły bliskich w tej rzezi, czy na Wołyniu, czy tutaj w okolicach Sanoka, że tak ciężko stronie ukraińskiej powiedzieć jedno słowo przepraszam. Oczywiście to nikt nie ma tutaj, mówi się teraz o pojednaniu polsko-ukraińskim. Przecież to chyba nie chodzi o to, że cały naród ukraiński mordował. Nie, to była grupka tych fanatyków, nacjonalistów skupionych w OUN czy w UPA. To był niewielki procent, o ile nie promil całego narodu ukraińskiego. No a niestety to odium tych zbrodni spada teraz pewnie na cały naród ukraiński, chociaż podkreślam, nie wszyscy Ukraińcy, to niewielka mniejszość brała udział w tych zbrodniach. No, doczekaliśmy się słowa przepraszam ze strony Niemców, ze strony Rosjan, no, ze strony ukraińskiej jakoś to bardzo trudno ten proces taki zachodzi. Mało tego, no, od razu, jeśli się mówi o tych sprawach, jest taki kontrargument, no ale wyście, że Polacy też mordowali, prawda? No, ale nie mówi się dlaczego, dlaczego? No ta samoobrona była, owszem, była i te akcje to był jak gdyby krzyk rozpaczy. No przecież ci ludzie nie mogli pozwolić, żeby ich bezkarnie mordowano. No tu zawsze padają miejscowości ukraińskie, gdzie Polacy wymordowali na przykład Pawłokoma, ale często te ofiary ukraińskie są zawyżane i nie podaje się kontekstu. I o tym trzeba mówić. Być może teraz, gdy mamy okrągłą 70. rocznicę tego ludobójstwa, może nastąpi jakiś przełom. Bardzo ładny napis jest bodajże na cmentarzu, na takim symbolicznym grobie ofiar wołyńskich w Krakowie. Ten napis brzmi: nie o zemstę wołają ofiary, a o pamięć. I myślę, że to jest najważniejsze, żeby o tym pamiętać i mówić o tym prawdę, bo zawsze każdy historyk, jego zadaniem jest dążenie do prawdy. TV Podkarpacie.pl